Była mała dziura w programie, przepraszamy. Dzisiaj trzyma teksty w rękawiczkach. Możemy zacząć. Ogromne zainteresowanie wizytą Wojciecha Jaruzelskiego we Włoszech. Akredytowano 250 dziennikarzy z całego świata. W odpowiedzi na ostrzał Basry i Bagdadu irackie rakiety spadły na 4 miasta irańskie. Sprzeczne informacje z frontu. Premier Japonii Yasuhiro Nakasone kończy wizytę w Finlandii i udaje się do NRD. Za kilka dni będzie u nas. Decyzją FWG rewaluowano o 2-3% waluty RFN Holandii, Belgii i Luksemburga. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Wiktora. Szczegóły za kilkanaście minut. Jak rozwiązać to zadanie? Droga ze stacji X do stacji Y i odwrotnie ta sama, a ceny biletów PKP różne. Trasa Starogard Gdański, Gdańsk 84 zł, Gdańsk Starogard 68. Warszawa Olsztyn 462 zł, Olsztyn Warszawa 402. Rybnik Warszawa 740, Warszawa Rybnik 836 zł. Zupełnie innym tematem jest cena biletu na pociąg pośpieszny, zawsze wyższa od ceny biletu na pociąg osobowy, choć jadą po tej samej trasie i tak samo długo. Wojciech Jaruzelski udał się do Rzymu na zaproszenie Bettino Craxiego. Na Okęciu pożegnali go między innymi Zbigniew Messner, Roman Malinowski oraz sekretarz episkopatu ksiądz arcybiskup Bronisław Dąbrowski i zastępca sekretarza episkopatu ksiądz biskup Jerzy Dąbrowski. Od Sylwestra minęły już prawie 2 tygodnie, ale w szczecińskiej stoczni remontowej zachowano na szczęście rezerwową butelkę szampana. Dzięki temu chrzest odbył się zgodnie z tradycją. Pierwszy w historii polski kuter rybacki dla armatora islandzkiego zbudowano w niespełna rok. Życzymy takiej ryby. Pieniądze szczęścia nie dają. Tak można było spuentować historię, która wydarzyła się w Chrzanowie. Otóż mieszkaniec tego miasta niedawno wygrał 1 000 000 zł w totolotka. Część z tych pieniędzy, 600 tysięcy, wydał na alkohol, a pozostałą kwotę przeznaczył na karty. W czasie gry w karty doszło do bójki. Oszukujesz. Ile będziesz oszukiwał? Nie, ty konio kradzie! Ty chwiale! Czyli ja kradzie tu! Odbieruj się! Milioner po tej bójce znalazł się w szpitalu w Bytomiu. Tam też nazajutrz zmarł. Wczoraj wieczorem z równym powodzeniem jak w Grenoblu i Londynie koncertowała w Warszawskiej Filharmonii Narodowej Orkiestra Symfoniczna Państwowego Liceum Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego pod dyrekcją profesor Ewy Marchwickiej. W programie m.in. utwory Piotra Czajkowskiego, Cezarego Franka i Antonio Vivaldiego. Wychowankami tego liceum są znani artyści o światowych nazwiskach. Jerzy Maksymiuk, laureatki konkursu Chopinowskiego, Elżbieta Tarnawska i Marta Sosińska. Teleexpress depesze. Ufam, iż nasza wspólna troska o dobro Polski przyniesie dobre owoce, powiedział Wojciech Jaruzelski o planowanym spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II. Znakomici śpiewacy z Włoch i Stanów Zjednoczonych wystąpią w styczniu w warszawskim Teatrze Wielkim. Portugalia jedyną oazą ciepła w Europie. Słońce i plus 15 stopni. W Paryżu przeszczepiono serce miesięcznemu niemowlęciu. W bieżącym roku wypalimy ponad 99 miliardów papierosów, o 1 200 milionów więcej niż w roku ubiegłym. 2,5 litra na 100 kilometrów spala Hart, nowy motorower bydgoskiego Rometu. Seryjna produkcja ruszy w czwartym kwartale. 1,5 miliona dolarów zarobił w ubiegłym roku film polski. Dwukrotnie więcej niż w 1985 roku. Z pewnością do tego sukcesu eksportowego przyczyniły się nagrody festiwalowe przyznawane polskim tytułom. Tydzień temu 3,5-letni Sebastian i 5-letnia Justyna z Antoninka pod Poznaniem postanowili przejść ledwo zamarznięte jezioro Swarzęckie. Ciało chłopca już wyłowiono, ale dziewczynki nadal poszukują płetwonurkowie. Czy naprawdę każda zima musi przynosić takie tragedie? Ślub Iwona Księżniczka Burgunda i operetka. Nie